Bobuja. Słucham. Regulamin jest wydrukowany w tym celu, aby oszczędzić firmie powtarzania po wiele razy tych samych rzeczy. Portrety wytwarza firma w następujących rodzajach. Głębiny nocy. Pojętej. Sen nodroki na mnie kiwa. W postaci dziwnej, w niebo wziętej, ku bramom swoim mnie przyzywa. W postaci dziwnej, niepojętej, ocknę się nagle w innym świecie, gdzie sama dziwność w ludzkiej szacie niepodobieństwa straszy w lecie. Jeśli ci nic nie swędzi i nie zanadto boli, nie miej pretensji żadnej do najstraszniej doli. Umma hea homba gaga. Manga haya gamba haha. Typ A. Rodzaj stosunkowo najbardziej tak zwany wylizany. Odpowiedni raczej dla twarzy kobiecych niż męskich. Wykonanie gładkie z akcentowaniem ładności. Ja humba gaga. Manga haya gamba haha. Zatrzała. Macie po prostu kompleks langusty. Wy i wam podobni. Dziś albo jutro
na bordo papierze. Muszę się zmagać z twoją mordą, frajerze. Typ B plus D. Spotęgowanie charakteru graniczące z pewnego rodzaju karykaturalnością. Głowa większa niż naturalnej wielkości. Możliwość zachowania w portrecie kobiecych ładności. A nawet jej spotęgowanie w kierunku pewnego tak zwanego demonizmu. Manga haja gamba haha. Typ se. Typ D wykonywany przy pomocy C2HO5OH i narkotyków wyższego rzędu. Obecnie wykluczony. Forma abstrakcyjna, czyli tak zwana czysta forma. Siostrzyczki spijają z kieliszków jak naparstki bladozieloną truciznę. Straszliwy blady jad. Za chwilę umrą. W kurczach ściskają się garstki. Szyjki gną się jak łodygi. Już jedna główka zwisa jak zwiętnięty kwiat. Już druga główka słania się w morderczy, pełen kurczów cień. Za oknem szarzeje i kończy się smutny powszedni dzień. Przyleciał mały piesek, powąchał trupki i zaraz się wściekł. Wszystkich ogarnęła potworna, straszna trwoga. Na taki miał być przyjemny nastrój po podwieczorku, w małym, zacisznym, ukrytym w drzewach dworku. Ola Boga, Ola Świętego, co by nic nie wyszło z tego. Ola Boga, Ola Świętego, co by nic nie było z tego. Nie jest to przyjemność duża! Cały dzień malować stróża! I za taki marny zysk zgłębiasz się w tej głowie! Typ dziecinny! B plus E! Z powodu rukliwości dzieci czysty typ B jest chyba niemożliwy! Wykonanie więcej szpicowe! Ze względu na stan firmy i trudności danej twarzy, portret może być wykonywany w jedno, dwa, trzy do pięciu posiedzeń. Przy dużych portretach liczba posiedzeń może dojść do 20. Liczba posiedzeń nie przesądza o dobroci wytworu! Umowa na raty i weksle nie jest wykluczona! Żądanie ulg nie jest pożądane. Zasadniczą nowością firmy jest możliwość odrzucenia przez klienta portretu. Klient płaci wtedy 1/3 ceny, przy czym portret przechodzi na własność firmy. Klient nie ma prawa żądać zniszczenia portretu. Wykluczona jest absolutnie wszelka krytyka ze strony klienta. Portret może się klientowi nie podobać. Ale firma nie może dopuścić do najskromniejszych nawet uwag bez swojego specjalnego upoważnienia.
gdyby firma pozwoliła sobie na ten luksus wysłuchiwania zdań klientów, musiałaby już dawno zwariować. Bo na myśli, ewentualnie po poradzeniu się osób trzecich, klient mówi tak lub nie i koniec. Potem podchodził do tak zwanego okienka kasowego i wręczał mówioną usługę. Nerwy firmy, ze względu na niesłychaną trudność zawodu, muszą być szanowane! Firma zastrzega sobie rysowanie bez świadków, o ile jest to możliwe. Para pocina i pługi pilczenie. Papafy piwnic, popylone pienie. Tylko chłopek poniesie. Popy śledzona, pesteś papusyka. Człowiekiem nie warto gadać, więc tulcie pyski i proszę siadać. Pijmy teraz, wszystko będzie we śnie. Boję się czegoś. Nie wiem, co to jest. Nie bój się, głupia jesteś. Mama tak kazała, pij pierwsza, Amelka, jesteś starsza. Nie, ty pij pierwsza. Pij, gorzkie, ale dobre. Wszystko będzie jak we śnie. Mama tak kazała, to musi być dobrze. Widzę jakieś potwory, ale są dobre, tak się o mnie ocierają. Boję się czegoś. To było takie gorzkie. To nic, chodź tu do mnie. Dziwnie mi, głowę mam jak na patyku. Tak, połóż się, nie myśl. Słyszę jakieś dzwoneczki. Muszą być srebrne. Tak, już zaczyna się sen. Na taki miał być przyjemny nastrój po podwieczorku. W małym, zacisznym, ukrytym w drzewach dworku. Zmechetniałe mi pęciny. Brzuszek też mam całkiem święty, tylko nie chcą mi zmechetnić. Popękane, stare, piękne. Niosą mnie aż tam, gdzie nie chcę, poprzez drogi i bezdroża. Niechaj na śmierć mnie zalechce, jeśli taka wola Boża. Będę niesmaczny, będę dość smaku. Wątrobię wszystko na brud i smród ostateczny. Przygać będę równocześnie ze strachu, jak moc glistowany. Stórba i suka malowana, dziądzia i żel zatrzała, by w otropie wszystko na wróg i smród ostateczny. Klient obowiązany jest stawiać się na seansie punktualnie, gdyż czekanie źle wpływa na nastrój firmy i może źle wpłynąć na wykonanie wytworu. Różnorodność przeżyć nigdy nie zaszkodzi, jeśli się człowiek przy tym nie bardzo zasmrodzi, a nawet jeśli to i tak nic nie szkodzi, bo właściwie kogo to obchodzi? Pańskie dokumenty, proszę. Tylko trochę mniej oporu. Słuchajcie, a o kotki me, lepiej niech wszystko będzie według wzoru, niż żeby miało być tak bardzo te. I pierwszego z brzegu przychodnia. Bez!
Przeszło. A drugiego? Także, więc to nie jest żadna zbrodnia. Więc cóż to jest więc? A takie są więc. Pozbywanie się zbędnych gratów bez pomocy kawy. Człowiek się męczy we wszechświecie, nie na próżno, ale przecie.